Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Jak widzicie, troszeczkę mokro jest na polu, ale jak na luty, to i tak pogoda jest fajna, więc trzeba trochę działać. Taka nieduża działeczka w chrodle między domami. Tutaj jest drugi statyw. Dzisiaj będę w międzyczasie nagrywając coś na YouTube'a, będę lifeika próbował jakiegoś na TikToku robić. Mam pierwszy fancik, a teraz wyszła oto taka łuseczka karabinowa. A teraz trafił się czubeczek ołowiany, proszę bardzo, pierwszy dzisiaj. Znalazłem teraz pierwszą monetkę, prawdopodobnie jakąś boratyneczkę trafiłem. I trafiłem kolejną monetkę, tymczasem prawdopodobnie kolejna boratyneczka się trafiła. A teraz trafiłem taki oto medal. Tutaj widać jakby postać Matki Boskiej z Jezusem. I znalazłem pierwszy guziczek tutaj na polu. Lifeika robię na TikToku, więc nie ma czyszczenia już teraz na YouTubie. Czyszczenie jest tylko dla wybranych na TikToku. Proszę bardzo, taki guziczek wyszedł. Tak mi się wydaje, że to jest cynowo ołowiany. Łóżko tutaj jest urwane. Trafiłem jakąś monetę. O, druga RP. Chyba będą 2 grosze. Patrząc po wielkości. Piąteczkę, 5-groszówkę znalazłem dzisiaj. A to jest 2-groszówka w ładnym stanie. Co nie? Fajny tutaj. Ze mną właściciel pola jest. Pozdrawiam go serdecznie. Rocznik chyba 23 tej monety. A tymczasem taki guziczek wyszedł. Proszę bardzo. Nic na nim widać. Łóżko urwane. A teraz trafiłem jakieś sreberko, proszę bardzo, troszeczkę je przetarłem, ale nie chcę czyścić. Rocznik 1700 i dalej zaklejone. Na podsumowanie postaram się rozszyfrować tą monetę. Patrzcie, jest coś okrągłego tutaj przy krecie. O, jest monetka. O, i zaczęło padać, kurczę, słabo, bo telefon mi zaleje. Telefon mi zaleje i będę chyba musiał live'a przerwać. Ja będę chodził, ale jaki to wygrywacz? Minelab Manticora. Tutaj chyba boratyneczka wyszła. Zaraz sprawdzimy. Wielkością przypomina boratynę. Coś mamy. To była sekreta. I zobaczymy, co to będzie. No chyba pocisk ze szrapnela, który w coś trafił. Coś mamy tutaj, patrzcie. O, tylko katru ustawię. Mamy monetkę jakoś. O. Jest chyba boratyneczka. Kurde, coś jest. Jest jakaś monetka malutka, patrzcie. Jest. Malutka monetka. O. Kolejna już dzisiaj. Dziękuję za różę. Zaraz zobaczymy, co to wyszło. O, boratyneczka, taki wycieruch. I mamy chyba guzik, proszę państwa. Tutaj widzicie. O, jest guziczek. Jest guziczek. I chyba będzie Rosja carska. Zaraz sprawdzimy to dokładnie. Kreta schowam. Chyba caraczek będzie, tak. Czyli pierwsza wojna światowa. O, taka łuseczka, proszę bardzo. Pierwsza wojna. Tutaj mamy coś małego. Czyżby kolejna boratynka. Wam tylko kreta. Zaraz zobaczymy.
Miód, tak, jest miód, ale boratina. Wycieruch straszny, nic nie widać na niej. No ale jest kolejna moneta. Mamy kolejną monetę. Wygląda mi ona na jedną drugą kopiejki. Cud, miód i orzeszki, jak pisze cichy tutaj. O tak, żeby dwie kamerki tutaj widziały to, tak. A, momencik. To chyba będzie jedna druga kopiejki. Udało mi się skończyć dzisiejsze poszukiwania. Mam nadzieję, że wszystkie ujęcia nagrałem, bo prowadziłem live'a na TikToku. A czego nie nagrałem, to zobaczycie wszystko w całości na podsumowaniu, na które zapraszam. A tymczasem zawijam do domu. Jestem już w domu. To są śmieci oraz złom z tego wypadu. A to są śmieci z drugiej niedzieli. Na tym samym polu, jak widzicie, sporo tego wyszło, ale na podsumowaniu wam powiem, dlaczego było tyle śmieci na tej działeczce. Zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. To jest podsumowanie z dwóch wypadów niedzielnych na jednym polu, gdzie robiłem live na TikToku. Jak widzicie, sporo tego wyszło. Śmieci było jeszcze więcej, ale już się dowiedziałem od właściciela pola, który jakiś czas temu kupił tą działeczkę i przerobił tą działkę na pole, że było tam jakieś po prostu zawalisko, jak ja również to pamiętam. Ktoś sobie jeszcze z sąsiadów jakiś śmietnik zrobił, po prostu śmieci tam w dołach zakopywał. Ja przez to wszystko musiałem się przebić i wyszukać te rzeczy dla was tutaj. Widzieliście na pewno na live, kto tam był na TikToku, że mega dużo sygnałów było, ale Manticora dała radę i to wszystko się znalazło. Dobra, zaczynamy od góry. Tutaj łuseczki wszelakie, karabinowe i tutaj coś chyba mniejszego kalibru będzie, nowszego. Tutaj kawałeczki ceramiki, pozbierałem na polu, to przekażę dla konserwatora zabytków. Kawałek ołowiu, taka klamerka, to chyba będzie coś starszego, tak mi się wydaje. Tutaj jakieś rzeczy gospodarcze, jakaś rączka, jakiś uchwyt. Tutaj kranik od beczki, widać tutaj takie miejsce, gdzie nabijało się kran w beczkę, akurat jest miejsce takie do uderzania młotem. I jakiś drucik, tutaj blaszka, kolejny uchwyt, kawałek łyżeczki. Lecimy dalej. Taki mały pocisk z czarnoprochowca, kuleczka chyba ze szapnela, ale nie jestem pewny. Kilka monet mamy z PRL-u. Tutaj są monetki z drugiej RP. Tych monet jest w sumie 6, 4, 5 groszówki, jeden rocznik udało się rozszyfrować, 23, dwugroszówka, również 23 rok, to chyba będzie 50 groszy z drugiej RP, ale zjedzone. Co mamy dalej? Tutaj jakieś takie 3 guziczki nieczytelne, nie wiem co to jest. Coś takiego, nie wiem czy to jest sreberko, chyba wygląda mi to na sreberko jakieś. Ale nie wiem co to może być. Lecimy dalej, tutaj w tą stronę. Boratynek sporo wyszło podczas tych dwóch wypadów niedzielnych. To mamy Polskę teraz, Rosja będzie carska. Guzik carski, wygięty troszkę. Uszko jest też wygięte. Tutaj monety półkopiejkowe. Ta moneta to jest kopiejka. Prawdopodobnie mennica warszawska, 1862 rok, udało się rozszyfrować tą monetkę. Tutaj 3 kopiejki, natomiast tutaj wszystkie monety są nieczytelne. Teraz coś takiego wyszło. W kształcie monety taki medal, widać na tym medalu zarys Matki Boskiej z malutkim Jezuskiem. I z tej strony, no i ja... Jakaś podobizna się rysuje, jakieś postaci. Nie wiem co to jest, nie mogłem znaleźć tego w necie. Może kiedyś uda się to rozszyfrować, ale tutaj jest taka ciekawostka. Mi się wydaje, że to będzie Królestwo Polskie, te akurat dwa. I na sam koniec 3 srebrne monety, które wypadły podczas tych dwóch wypadów
na to malutkie pole bardzo zaśmiecone. Mamy 15 kopiejek srebrza, ale widzicie, nie czyściłem tych monet. Nie chciałem ich pouszkadzać, są tylko umyte z błota. Czyli to będą kopiejeczki. Tutaj mamy 10 groszy, 1840 rok. Proszę bardzo. Też nie myta, tylko tak przetarta z grubsza. I na sam koniec najfajniejsza moneta z tych dwóch wypadów, czyli 10 groszy Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1790 rok. Myślałem, że 1700, ale tutaj po umyciu delikatnym pokazała się 90. Taka oto monetka, proszę bardzo, z drugiej strony. Super fancik, troszeczkę tutaj oszczerbiona jest, ale tak czy tak mnie bardzo cieszy. Jestem bardzo zadowolony z tych dwóch wypadów. Widzicie, że Manticora sobie nawet w śmietniku wygrzebała mega dużo bardzo fajnych rzeczy. Zapraszam na kolejne live na TikToku na moim kanale. Filmy na YouTube będą oczywiście regularnie się wrzucały dla Was, bo trzeba kontynuować tą serię. A tymczasem pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!